Polska Akademia Dzieci to już jest znana firma. Ja w zasadzie paradoksalnie jestem młodszym studentem od tych dzieciaków, dlatego że pewnie niektóre z nich już któryś rok z rzędu chodzą na zajęcia Polskiej Akademii Dzieci. To jest inicjatywa, którą wymyślają rodzice i nauczyciele dla dzieci, które mają większe aspiracje i próbują postawić ich w roli osób, które realizują swoje zainteresowania naukowe, badawcze, trochę po dziecięcemu, ale jak najbardziej poważnie traktowane. Uczelnia jest takim miejscem, które ma też skłonić je do pomyślenia poważniej o tych swoich aspiracjach. Zamiarem tej akademii jest wzbudzenie w dzieciakach pasji, bo to jest taki czas, kiedy dzieci mają 5, 10, 12 lat, kiedy buduje się pasja, kiedy buduje się ich wizja o sobie, o tym, co by chcieli robić za rok, za dwa. I takie spotkania z gośćmi, starszymi naukowcami pozwalają mi pomyśleć, że aha, jak będę się uczył, jak będę trenował, jak będę coś robił, to za kilka lat mogę być w tym samym miejscu. Spodziewam się, że ta akademia, ale też już inne akademie, które przecież trwają w całej Polsce, budują w dzieciakach pasję, budują to, że dzieciaki chcą robić coś więcej niż wrócić ze szkoły i siedzieć przed komputerem czy przed telewizorem. Szukają, eksplorują i tym samym się rozwijają. Będziemy mieli lepsze społeczeństwo w przyszłości.